Witam serdecznie. Na początek taka śmieszna aluzja, że już trzeci raz robię ten level w tym roku, w sensie tą grę. Na początku na Unreal 4, potem było Unity, teraz jest Unreal 5, ale to już jest raczej na pewno finalna wersja, ponieważ udało mi się skompletować tutaj wszystkie niezbędne mechanizmy, począwszy od zagrożeń i zakończywszy na podium, które nam finalizuje efekt, a więc one wszystkie są już zaimplementowane, tak więc tak naprawdę została mi tylko setup levela wizualny. No i tak, co tutaj dodałem? Główny bohater ma, czy mi się nagrywa, muszę sprawdzić. Tak, nagrywa. Głównemu bohaterowi dodałem taki wschodni kapelusz Ashigaru, żeby dodać tego akcentu. Jest tutaj też sprint, na razie lekko nierealistyczny, ponieważ ma na celu szybsze testowanie gry. Tutaj jest na Z też automatycznie aktywowany ragdoll, właśnie żeby używać go do testowania gry, później on zostanie wyłączony. No i tak, tutaj mamy przeszkody statyczne. Respawn tutaj działa tak, że po aktywacji ragdolla po prostu postać się respi. Tutaj są respawny. Jeżeli dotkniemy respawn pointa i zginiemy w tym momencie, to po kilku sekundach respimy się na ostatnio aktywowanym respawncie. No, w sumie ta gra tak naprawdę chyba bym zmienił nazwę na Ragdoll Alien, bo tak naprawdę cały fan w tej grze, z tego co zauważyłem, płynie po prostu z zabawy tym ragdollem. Ale postaram się tę grę też urozmaicić o jakieś może slajdy wokół ścian, w sensie, że skakanie po ścianach, jakieś wieżyczki strzelające, żeby się tutaj więcej działo. Te przeszkody w sumie wyglądają dość ciekawie, ale może jednak je zmienię tak, żeby nawiązywały do otoczenia industrialnego wyglądem, bo też właśnie tutaj do pana takie pytanie miałem rozważania, czy zostawić to wszystko w takiej lekko abstrakcyjnej formie bloków, która w sumie ciekawie uwydatnia te tekstury na płaskich powierzchniach, czy jednak pójść w taką właśnie wschodnią, realistyczną wizję. Ale to sobie właśnie tutaj zostawiam na koniec. I również jako pytanie do pana, właśnie jaką tutaj stronę stylizacji pójść. Też zamiast pustyni jednak postawiłem na takie bardziej industrialne klimaty. No i tu jest w sumie ostatnia rzecz, którą dodałem, to podium. Podium, na które wchodzimy, aktywuje nam ostateczny interfejs. Póki co jeszcze nie działający, ale że tak powiem, wszystkie tutoriale, które są mi potrzebne do tutaj uruchomienia tych funkcji widocznych na interfejsie, już mam, także jest to kwestia czasu. No i wydaje mi się, że tak naprawdę setup levela to już powiedzmy jest ostatnia prosta, taki wizualny przy użyciu tutaj już tych prefabów, mechanizmów. Z oświetlenia też jestem bardzo zadowolony i tutaj z tych pobranych z Epic Asset Store'a różnych efektów typu woda. Bo w sumie ciekawie to wzbogaca tą taką abstrakcyjno-surową aurę, którą tworzą te bloki. No i finalnie bym powiedział, na razie na ten etap to tyle. Myślę, że ostateczne zrobienie już tego levela to nie będzie długo i do pierwszego terminu powinienem się wyrobić, jeżeli chodzi tutaj o design doc, część teoretyczną, to wszystko też jest w trakcie. Nie wiem, w jakim stopniu się przykładać do tego design doca, gdzie on tam, bo to w Nextcloudzie on też jest w jakim mniejszym stopniu prezentowany tutaj. Prezentacja póki co jest taka, jaką panu na początku wysłałem, ale
No ale jako, że sam robiłem tą grę, to tutaj tak naprawdę mam dużo do opowiedzenia. Tak naprawdę problemem jest się zmieścić w tych 15 minutach większym niż je wypełnić. Także, że to nie będzie problem z prezentacją, bo niestety nie udało mi się z panem spotkać ostatnim razem. Tak więc mam nadzieję, że ta forma mojej prezentacji tutaj wystarczyła obecnego stanu gry. I na ten czas to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.